Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pogodzie bez zmian, także już tu nie będę w ogóle się o niej wypowiadać. Mamusia z Frankiem, ten kot wszędzie z nami chodzi, wierny, lubi się przytulać. A my dzisiaj będziemy oddzielać te dwa czarne bącle od matek. Przyszedł już ten czas, kiedy trzeba je oddzielić. Krowy są cielne. Byczek buryczy. To jest ten, który chodzi tutaj celem zapłodnienia. No i czuje, że coś będzie się działo i zaczyna buryczeć. Dobrze, że jest jeszcze młody, bo jakby miał ze 3 lata, to byłby strach. A te trzeba oddzielić, bo tak jak mówię, krowy są cielne i trzeba kilku miesięcy odpoczynku. One jeszcze poddajają swoje matki i gdyby tak było do samego końca, niestety nie miałyby mleka dla kolejnych cieląt. Oddzielenie jest koniecznością. Nie były w ogóle wiązane, nie znają łańcucha. Od razu pójdą do sprzedaży, do dalszego chowu. Przyjedzie rolnik, który będzie dalej je tuczył na tucz, na już takie wagowo potężne sztuki. My moglibyśmy, bo może się pojawi pytanie, dlaczego je oddzielamy, dlaczego nie trzymamy. No, kto ogląda systematycznie od dawna, to widzieliście, jak tutaj Edzia poturbowały byki i ze względu na to, że tych sił jest coraz mniej, już nie trzymamy, sprzedajemy taką właśnie młodzież, młode i jest święty spokój. Nie chcą wyjść, idę tam pomóc. Poszło wbrew pozorom dosyć szybko i sprawnie, ale trzeba było wygnać wszystkie. Byk dokazuje. Poczuł trochę nowego terenu i dokazuje. Musieliśmy wypuścić wszystkie, poszły za matkami, weszły do obory, a te jeszcze będą chodzić jakiś czas tutaj. I korida, zachowują się tak, jakby dopiero były z obory wypuszczone na wiosnę. Przeszły się po troszkę innym terenie, dostały takiego wigoru do brykania. Będą ryczeć, na pewno kilka dni będą teraz płakać za swoimi cielętami, ale taka jest kolej rzeczy. Muszą być oddzielone, bo termin kolejnych wycieleń przypada na marzec, więc tych kilka miesięcy, marzec, kwiecień, kilka miesięcy muszą odpocząć, muszą się zregenerować. Jeżeli idzie o mleko, zasuszą się bardzo szybko, bo może pojawić się też kolejne pytanie, czy będziemy je poddajać. Nie, one weszły w rytm natury i same naturalnie się zasuszą, ale tych 2-3 miesiące musi być przerwy w dawaniu mleka w laktacji po to, aby nabrały raz takiej siły, kondycji i mleka wysokowartościowego dla kolejnego cielęcia. Ja i kot. Witajcie dnia drugiego. Krówki troszeczkę muczą za swoimi cielaczkami. Minie ze 2 dni, zanim się przyzwyczają, że ich nie ma. I mimo to, że one już coraz mniej je poddajały, krowy, cielęta odsuwały od siebie, to jednak ta więź stadna jest bardzo silna i one czują, że kogoś, czegoś brakuje. Franek, ty mnie cały czas tu cyckasz po szyi. Uciekaj. Dosyć. Nie ma. Dosyć. Nie będziesz mnie tu cyckał po szyi. Miał. Jasne, miał. I one czują. No chodźcie, dostaniecie śrutę. Na sam początek dnia dostają śrutę, mieszankę naszych zbóż, jęczmień z pszenżytem. W proporcji to już Edziu ustala w zależności
od tego, ile danego gatunku zboża mamy. Jeżeli mamy więcej pszenżyta, to więcej dostają pszenżyta. Jeżeli pszenżyta jest mniej, a jęczmienia mamy więcej, to troszeczkę więcej idzie jęczmienia, chociaż pszenżyto jest zdecydowanie lepsze i musi stanowić większą część mieszanki, aniżeli by to było w odwrotności do jęczmienia. Fionka, najstarsza sztuka w stadzie, babcia. Już widać po niej, że jest krową o leciwych latach. Bydle, jeżeli jest jeszcze młode, ma kondycję całkiem inną jak te już wiekowe. Jest okrągłe, mięśnie pięknie się kształtują, a im starsza sztuka, tym już coraz bardziej kości wychodzą, mięśnie inaczej się układają. Babcia, jednym słowem babcia. No, na mnie, że też inaczej mięśnie układają. Jest i mąż. I co tam mężu? Nic, spuściłem wodę. Tyle lat po wojnie, a ty frontem do widzów. A już się przepraszam. Ja się zapatrzyłem. Zapatrzyłeś się na nasze krówki. I nasze pieski, których chyba nie widać, co one wyprawiają. Każde rano należy do nich. Ozyk. Zaraz. Czekaj, przestawię kamerę. Poranne zabawy. Chodźcie tu, czekaj, niech one wskoczą na balota. Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Ta, one teraz nie chcą zejść. No co mówisz? Dobra, idę dawać kule. A wyskoczcie jeszcze raz na balota. Pieski! To jest tylko moment. No co? Nie ma? Nie ma mizienia? Nie ma mizienia? Nie ma mizienia? Nie ma! Koniec! No macie. Zjadły wszystko to, co było z rana. Jedziu postawił drugi balot siana, żeby miały świeże. Tam podścielił takie siano gorszej kategorii, bo ostatnie dni pada troszeczkę deszcz. Jest już pogoda taka, że nie paruje, słońca jest bardzo mało i utrzymuje się wilgoć. Żeby nie chodziły po mokrym, to słomę czy siano z takich gorszych łąk, już badyle, wrzucamy, żeby to wszystko miesiły. One tu, wiadomo, oddają odchody płynne i stałe. Do tego, jak wrzucimy słomę, to robi nam się obornik. Jak już zgonimy je na oborę, na czas wycieleń, to wtedy Edziu podsunie wszystko na pryzmę i będzie leżało do wiosny. Później na wiosnę pójdzie na pole do przyorania. Jeszcze myślę, że tak z tydzień, może dwa, postoją, pochodzą po łące i będziemy je pomału zganiać, żeby już się przystosowywały do warunków na oborze, do momentu wycieleń. Dwa byczki już są odebrane. No, myśmy je sprzedali drugiemu rolnikowi. To zależy, kto jak hoduje bydło, bo rolnicy nastawiają się na różne kierunki. Jedni na mleko, drudzy na odsadki, jeszcze inni na bydło opasowe. My kiedyś też rodzice mieli bydło mleczne, były krowy dojne. Później trzymało się opasy, czyli tuczyliśmy te zwierzaki do momentu sprzedaży rzeźnej, ale później ze względu już na zdrowie Edzia przeszliśmy na odsadki. Co to są odsadki? No, odsadki to są cielęta odsadzone już od wymienia matki w momencie, kiedy
trzeba już to zrobić, żeby one nabierały takiej kondycji, żeby się zasuszyły przed kolejnym wycieleniem. No i tutaj też żywienie, tak by sobie ktoś może pomyślał, o, chodzą po łące, więc pstryk, o, rolnik śpi, a jemu rośnie. To tak nie działa. One muszą dostać odpowiednią ilość jedzenia, są normy żywieniowe, są tabele i według tego zwierzę powinno dostawać. Zależy na jaki chów jest przeznaczone, bo inaczej karmi się opasa, inaczej karmi się matkę karmiącą, a jeszcze inaczej krowę przed wycieleniem. Opas musi dostać jedzenie bardzo kaloryczne, żeby się tuczył, żeby nabierał tej masy ciała. Tak samo matka karmiąca, ona musi mieć pokarm wartościowy, wysokowartościowy, z tego względu, że karmi ciele, które się urodziło, musi mieć mleko tłuste, dużo tego mleka, a później zachodzi już w kolejną ciążę, więc też musi wykarmić płód kolejny, który się w niej rozwija. Także taka krowa już musi mieć żywienie bardziej bogate. Natomiast krowa, która jest w 8 miesiącu cielności, już tego jedzenia, znaczy to jedzenie dostaje takie troszkę mniej kaloryczne, z tego względu, żeby się nie upasła za mocno, bo jak ona się upasie, to z reguły ma ciężkie wycielenia, ciężko się cieli. No, my przeszliśmy już na odsadki, teraz żeśmy sprzedali rolnikowi do dalszego chowu. Odsadki z reguły sprzedaje się tak grudzień, styczeń i one mają, nie mogą z reguły przekroczyć wagi 300 parę kilogramów. Bo one idą na eksport, za granicę, na cielęcinkę. No inaczej jest z opasami. Opasy już się trzyma do wagi bardzo dużej, tylko tu z kolei rolę grają miesiące. Jałówki opasowe są do 24 miesięcy. Jeżeli taka jałówka opasowa przekroczy te 24 miesiące, to jest już traktowana jako krowa. Mimo że się nie wycieliła, nie była cielna, to jest traktowana cenowo jako krowa, czyli dużo, dużo niżej. Byk natomiast do 30 miesięcy, powyżej 30 miesięcy również cena jest dużo, dużo niższa z racji tego, że już jest wymagane badanie mózgu na zgąbczenie. Takie są przepisy, takie są ustalenia, no i tego trzeba przestrzegać. My sprzedaliśmy w wadze, dwa byczki miały 560 kg, mogły jeszcze postać, ale one nie znały łańcucha. Nie były wiązane, zresztą my nigdy żeśmy cieląt nie wiązali po wycieleniu, one chodziły sobie luzem przy matkach, tak samo i te nie znały łańcucha i teraz zganiając je wszystkie na oborę, żeby się już przygotowywały do przyszłych wycieleń, wiecie jaka to by była korida, jaka byłaby bonanza połapać je na te łańcuchy, żeby one postały jeszcze ten miesiąc, dwa, żeby je troszeczkę podtuczyć na tego odsadka. No i tak w sumie mamy tutaj takiego rolnika, który do dalszego chowu na opasy odkupuje, no i tu dla nas było to najwygodniejsze, żeby sprzedać je prosto z łąki, bez wiązania, bez całego tego cyrku. No i tak żeśmy właśnie zrobili, a te chyba jeszcze z tydzień, ze dwa i będziemy już zganiać na oborę, żeby tam się przystosowały, wycieliły. Z racji tego, że hodujemy je naturalnie, to one idą zgodnie z cyklem natury. Nie ingerujemy w naturę, nie ingerujemy w ich zacielenia. Jedyne co, to pilnujemy, żeby
po wycieleniu minęło przynajmniej 1,5 do 2 miesięcy, zanim wypuścimy je ponownie na łąkę. Dlaczego? Dlatego, że krowa potrafi dostać kolejną rúję już 3 tygodnie po wycieleniu. Uważamy, że to jest troszeczkę za wcześnie. Ona musi odpocząć, bo gdyby ona zaraz, 3 tygodnie po wycieleniu, zaszła w ponowną ciążę, to będzie już mało tego, że wykarmiała tego cielaczka, będzie musiała dawać na kolejny płód. A tak troszkę odpocznie, odkarmi już tego małego bąsla, on już będzie taki silniejszy, odpasiony troszkę, już będzie można wejść z dokarmianiem, z jakąś śrutą i wtedy ona tak nie odcierpi i jest to z korzyścią dla niej, a okres wycieleń i tak się później zapętla, i tak się zapętla, więc tego pilnujemy, a tak więcej raczej tutaj nie ingerujemy, to wszystko toczy się właściwym rytmem i tak uważam, że powinno być. Osobiście uwielbiam widok pasącego się bydła na łące. Kiedyś chyba wszyscy pamiętamy takie widoki z naszego dzieciństwa. Przecież mieliście dziadków, rodziców, sami żeście na tych wsiach mieszkali i takie widoki były codziennością, taką naszą rutyną. Dzisiaj niestety już należą do coraz większej rzadkości. Zwierzęta ze wsi, z gospodarstw wiejskich niestety znikają, wchodzą bzdurne obostrzenia, nakazy, zaczyna nam się wkładać łopatą w głowę wiedzę, że to jest szkodliwe, tamto jest szkodliwe, od tego chorujemy, tu nie powinniśmy jeść wędzonego, tu nie powinniśmy jeść takiego mięsa, bo od tego chorujemy. No kiedyś ludzie jedli takie mięso i nie chorowali, no to coś tutaj jest nie tak. No i powiem wam, że no chyba czas się troszeczkę przebudzić, bo jeszcze mamy wybór i jeszcze mamy wpływ, dopóki ostatnia sztuka z naszej wsi nie zginęła, to jeszcze jakiś wpływ mamy. Zresztą zobaczcie, tyle się mówi na temat tej żywności. Idźcie do jakiegokolwiek sklepu, marketu, czy większego dyskontu, zobaczcie, jest 30 półek, dużych, długich półek. Pośród nimi jest jedna mała, niepozorna półka z napisem ekożywność, czyli żywność dobra, jakościowo, żywność wysokiej klasy. Ale zadajcie sobie, kochani, pytanie, czym jest pozostałe 29 półek? Regałów. Co jest resztą? Co jest nam serwowane? Tu powinno to dać do myślenia, bo zwierzęta z naszej wsi znikają. Dobra żywność ginie. Ja powiem wam, że chciałabym mieć wybór, czy zjeść to niby szkodliwe ze swojej hodowli, czy iść i wybierać z tych 29 półek nie wiadomo co. Także tutaj trzeba się chyba zastanowić, trzeba troszeczkę przebudzenia, póki jeszcze mamy możliwość, bo kochani, zrujnować można bardzo szybko, w przeciągu roku, dwóch, ale odbudować niestety będzie bardzo ciężko, niejednokrotnie już się nie da, a jeżeli stracimy własną niezależność żywnościową, własną niezależność gospodarczą, to niestety będzie źle, kochani, będzie źle. Dzisiaj zażynają polskie rolnictwo i może ktoś sobie powie, mnie to nie dotyczy. Owszem, dzisiaj dotyczy to rolnika, ale jutro, uwierzcie, będzie dotyczyło was. I pamiętajcie, że dopóki mamy swoją niezależność żywnościową, swoją niezależność gospodarczą,
to tak naprawdę jeszcze decydujemy, jeszcze coś znaczymy. Ale jeżeli z naszych pól, z naszych wsi zniknie ostatnie zwierzę, wtedy pamiętajcie, przyjdzie taki czas, że ktoś zamknie nam drzwi i powie krótkie słowa. Zróbcie to, dajcie to, a dostaniecie to. Nie powinno do tego dojść i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. I życzę wam, kochani, żeby tu rozum doszedł do głosu, żeby pomyśleć, co tak naprawdę jest ważniejsze, co tak naprawdę jest dobre. Bo na pewno nie te teorie, które teraz są nam serwowane na bialutkiej tacy, w bialutkich rękawiczkach, tylko dobre to my mieliśmy. I o to trzeba zawalczyć, abyśmy nadal mieli dobre i przede wszystkim swoje. Życzę wam, kochani, aby tego dobrego nam nikomu nie brakło. Do następnego.